Witam wszystkich. Teraz coś z mojej branży, bo jak dotąd to były sprawy różne poruszane, ale motoryzacji raczej nie tykałem. Bardziej temat, myślę, dla mężczyzn, bo chyba niewiele kobiet się zainteresuje, chociaż jak mają ochotę, to proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Wiele, wiele lat moją branżą jest stara motoryzacja, czyli klasyki motoryzacji, zarówno jeżeli chodzi o motocykle, jak i o samochody. Miałem tego bardzo, bardzo dużo. No, między innymi teraz mogę zaprezentować motorower Jawa, to jest czechosłowacka produkcja. Kto ma dzisiaj 45 lat, no to ten motorower został wyprodukowany dokładnie tyle czasu temu, czyli rocznik 1977. I ciekawostka jest taka, że jest to motorower całkowicie nowy. Ma przejechane tylko i wyłącznie 39 km. Nie 390, nie 3900, tylko 39 dosłownie kilometrów od nowości. Był nieużywany praktycznie, no tam mówię, jakaś symbolika, jeżeli chodzi o kilometry. No i tak to wygląda. To był dosyć lubiany, dobry sprzęt. Był dystrybuowany w Polsce, w domach rolnika, ewentualnie w jakichś polmozbytach. Lepszy był od, trzeba powiedzieć sobie szczerze i uczciwie, lepszy od motorowerów, które były produkowane w tamtym dosłownie czasie, jeżeli chodzi o polską produkcję, chociaż też trzeba oddać, że Polacy mieli dosyć fajne te sprzęty i dosyć duży był wybór różnych modeli. Fakt, że trzeba tutaj dodać, że to fajne sprzęty, to jest trochę taki cudzysłów, jeżeli chodzi o te kraje demoludów, tak? Te były postsowieckie, no bo jeżeli porównamy te motorowery czy motocykle z tamtych lat 77 do sprzętu niemieckiego czy japońskiego, no to w ogóle to byliśmy w innej epoce całkowicie, to był odlot, ale biorąc pod uwagę kraje powiedzmy z bloku wschodniego i porównując te sprzęty do siebie, no to i tak, no powiedzmy nie był to najgorszy sprzęt u nas, ale trzeba oddać Czechom, że robili zdecydowanie lepsze maszyny. To były zarówno motorowery, jak i motocykle. No tutaj mamy akurat motorower Jawa 50 typ 20. 50 to jest pojemność, 50 cm sześciennych. Motorower, tak jak powiedziałem, były takie Jawki też, Mustang się nazywały, to była taka z cienkim bakiem, w większości w koloru pomarańczowego. Te były w dużej większości takiego koloru, jak tutaj widać. Obudowane Jawka, nazywali ją potocznie kaczka. No, miała coś tutaj z kaczki, przyznacie, że tak wizualnie można tak określić. 77 rocznik, proszę bardzo, to jest tabliczka. Druga pozycja to jest rocznik nabity. Opony są od nowości w tym motorowerku. Proszę bardzo, siódemka jest z przodu. 77 rok, widać po oponie. Będzie widać to, że jest nieużywana. Tutaj mamy tego typu paski, takie jak w nowych oponach są, które świadczą o braku zużycia. Pod spodem, jakbyśmy się błotnikowi przyjrzeli, to on nie ma żadnych śladów zużycia, czyli żadnych śladów odpryski, jakie lecą spod koła podczas jazdy, które no wycierają jakby tą farbę oryginalną, fabryczną, to tam nie ma żadnego zużycia. Tak to wyglądało w oryginale. Nic nie było zmieniane, nic nie było grzebane. Można przenieść się nieco w czasie i zobaczyć, jak taki sprzęt wówczas wyglądał. Jak się prezentował. Proszę bardzo, 39 km. Nie jest to żadnym blefem, także siedzenie, tak jak widać, jest w idealnym stanie. To wszystko, tapicerka łącznie z lakierem, to jest oczywiście oryginał, nic nie było malowane. Tankowanie polegało na tym, że podnosiliśmy siedzenie. Tu jest taka blokada. Tu jest korek wlewu paliwa. Wlewało się, ponieważ jest to silnik dwusuwowy, wlewaliśmy paliwo. Wówczas te oktany to były w granicach 70 paru, 80 paru. Dzisiaj mamy, tak jak podjeżdżamy na stacji, 95, czy tam ewentualnie 99 oktan, jakaś tam o większej zawartości oktan, nawet setki chyba się pojawiały gdzieś tam, nie wiem, czy na Shellu nie sprzedają takiego czegoś, no mniejsza z tym. A wówczas to była mniejsza zawartość tej kaloryczności, powiedzmy, w paliwie, także paliwo było słabiutkie. No dodatkowo do takiego paliwa musieliśmy dolać olej, Mixol się nazywał w tamtych czasach.
To był olej, który wlewało się razem z paliwem w odpowiednich proporcjach i ten olej smarował bezpośrednio nam silnik od wewnątrz. Czyli w silniku jako tako dwusuwowym nie mamy oleju silnikowego, mamy tylko i wyłącznie olej w skrzyni biegów, który smaruje skrzynię biegów, a jeżeli chodzi o smarowanie cylindra pracującego, czy ewentualnie tych podzespołów, które tam pracują, panewki na wale, to wszystko było smarowane tym olejem, który znajduje się w paliwie. To paliwo jakby tam przepłukując za każdym cyklem ten silnik, jednocześnie smarowało go od wewnątrz. Stąd był obowiązek wlewania paliwa. Jakbyśmy, nie paliwa, tylko oleju. Jakbyśmy tego oleju nie wlali do paliwa, to silnik błyskawicznie byśmy zatarli, ponieważ paliwo samo w sobie jest suche i nie ma żadnych właściwości smarujących. Także błyskawicznie silnik by się zatarł, czyli tłok napuchłby i zatrzymał się w cylindrze. To jest właśnie zatarcie silnika. Tak to wygląda. Tutaj charakterystyczny silnik, ponieważ był to silnik leżący. Tak jak widać, cylinder leży w poziomie. Zazwyczaj silniki, większość silników bynajmniej, czy motocyklowych, czy no motocyklowych głównie, czy nawet samochodowych, to są tłoki, które chodzą w pionie. Oczywiście tam są wyjątki, boksery, jakieś fałki, ale to o tym nie mówimy. Mówimy teraz o takim standardzie, powiedzmy to. To zazwyczaj tłok był, który pracuje na cylindrze góra-dół, tak? Ten silnik był dobry ogólnie, on się dobrze spisywał, no miał swoją wadę taką, że z czasem tłok i gładź cylindra wyrabiały się. W związku z tym właśnie, że pracował w poziomie, a nie w pionie. Troszeczkę tam jakby szybsze zużycie następowało pewnej części tego silnika, gdzie większe tarcie następowało, tak to nazwijmy. Ale silnik jako taki i cała ta maszyna spisywały się bardzo dobrze. Były cenione wówczas na tamte lata. Także to był dobry sprzęt. Osłona na nogi też dodawała dodatkowy komfort podczas jazdy. Nie wiało w nogi. To było zdecydowanie coś dobrego. Takie same jawki były produkowane, znaczy nie takie same, ale wówczas w tym czasie były produkowane również jawki, które nazywały się Mustang. One nie miały tych osłon, nie miały tej całej, nazwijmy to, osłony. Ta miała nazwę potoczną w Polsce Kaczka, a tamta to była taka jawka z cieniutkim bakiem pomarańczowym zazwyczaj. No, wyglądała nieco inaczej, tak powiedzmy jak nasze Romety, Ogary, o coś takiego. Silniki były takie same, ale wizualnie miała zupełnie inny wygląd. Ta była ubudowana, no miała inną charakterystykę, jeżeli chodzi o sprawy wizualne. No tak pokrótce chyba to wystarczy. Trzy biegi miała skrzynia biegów. Polskie sprzęty Ogary też były montowane z tym silnikiem. Była taka kooperacja, że z Czechosłowacji kupowaliśmy te silniki od Jawki i były Ogary z silnikiem Rometa produkowane, naszym polskim silnikiem, ale były również Ogary 200, które miały zamontowany ten dokładnie silnik Jawki, identyczny. Także mieliśmy ten silnik w swoim motorowerze polskiej produkcji, który Romet się nazywa. Myślę, że wystarczy taką drogą prezentacji, żeby ktoś się zapoznał z tym sprzętem, zobaczył, jak to kiedyś wyglądało. No i mówię, ciekawostką to, że ten sprzęt jest nowy, nieużywany. Najprawdopodobniej jutro jedzie z powrotem do macierzy, czyli dzisiaj już są to tylko i wyłącznie Czechy, bo podzieliły się, kiedyś to była Czechosłowacja. Dlatego tym bardziej nagrywam ten film, bo za chwilę nie będzie czego nagrywać. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.